Cześć, witajcie z tej strony Kapsel16 i witam Was w filmiku z ciekawostkami o Paoli Andino. Przed przystąpieniem do ciekawostek chciałbym serdecznie pozdrowić Aleksandrę, Danili, Elizę, Gosię, Izę, Katarzynę, Magdalenę, Maję, Mikę 635, Psiarę 123, Sarę, Briana, Franka, Haserta, Kacpra, Kajhard, Mariana, Michała, Olka, Paprykę It oraz wybitnego gracza. Jeżeli również zechciałbyś zostać pozdrowiona, pozdrowiony, to napisz mi o tym w komentarzu, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Paola Nicole Andino przyszła na świat 22 marca 1998 roku w mieście Bayamon, położonym w północnej części Puerto Rico, Stanach Zjednoczonych. W obecnej chwili ma 23 lata. O rodzicach aktorki, jak i o rodzeństwie nie udało mi się znaleźć dokładnych informacji. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w 2010 roku, gdzie wystąpiła w programie Chirurdzy w odcinku zatytułowanym Te moje ramiona, wcielając się w rolę Lily Price. Rok później wystąpiła w Szkoła bez nazwy, wcielając się w rolę Maria. W 2014 roku zagrała Reaguj na to, a od 2014 roku do 2015 zagrała w programie Nickelodeon Czarownica Emma, wcielając się w rolę Emmy Alonso. Otrzymała 3 nominacje do nagrody Imagine. Posiada czworonożnego przyjaciela o imieniu Marley. Jednym z ulubionych piosenkarzy aktorki jest Ed Sheeran. Natomiast jej ulubionym zespołem muzycznym jest brytyjski zespół Arctic Monkeys. Ukończyła szkołę Millikan High School. Ulubioną aktorką Paoli Andino jest Natalie Portman. Na Instagramie aktorki zgromadziła na ten moment przeszło 208 tysięcy obserwujących, a na Twitterze śledzi jej profil ponad 42 tysiące osób. Tak wyglądała Paoli w czasie dzieciństwa, a tak wygląda w obecnej chwili. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że przedstawione ciekawostki Wam się spodobały. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Emma, a przypnę Tobie serduszko. Do usłyszenia w przyszłych ciekawostkach o Danieli Nies. Cześć!